Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy na gali FEN 17. Ze mną Piotr Halman po swojej wygranej walce z Patrykiem Nowakiem. I pierwsze pytanie jest takie. Ulubiona technika Mariusza Pudzianowskiego to łapać i rzucać, a chyba ulubiona technika twojego przeciwnika to łapać i trzymać. No tak, tak to wyglądało też, wiesz, ja się dostosowałem do tej walki, nie czułem się, żeby... Mogłem iść po coś więcej, ale kontrolowałem na tym, wiesz, jakby ta taktycznie do tego podeszłem. To była... Ale szacunek dla Patryka, twarda walka, wziął też z krótkim wyprzedzeniem, wiesz, cztery walki, a się porwał na mnie, wiesz, stawił trzy rundy, przewalczył, naprawdę szacunek dla niego, wiesz, nie mogę mu nic zarzucić, naprawdę jest bardzo fajny chłopak, nie? Chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, bo jak wyszedłeś do tej walki, pierwsze minuty, pierwsze sekundy, to widać było, że chcesz skończyć tą walkę przed czasem. Aż taki, widać było taką sportową złość. I potem było tak, że twój przeciwnik tam właśnie swoim jakby sposobem walki nie dopuszczał do tego. Nie czułeś się tak trochę zirytowany? Kurde, może nie zirytowany, ale były takie momenty, że się tak zastanawiam, mówię, no wstanę, dajmy to publicy, wiesz, o co chodzi, nie? No ale mówię, wiesz... I wiesz, jak to jest sport, jedno się można coś pomylić, jak się wygrywa, to po co to, wiesz, lepiej wróbel w garści niż gołąb na dachu, czy tam, wiesz. No bo właśnie też dlatego pytam, bo wiesz, no liczy się tutaj ta efektywność zwycięstw, ale no tutaj po oglądnięciu tej walki jasno można stwierdzić, że to no, nie twoja wina, że ta walka nie była efektowna, no bo no, tak po prostu wyszło, tak tą walkę próbował jakoś przechylić na swoją szalę twój przeciwnik. Cieszę się, że tak myślisz. Bardzo mi miło, spoko i super. A druga sprawa, no ta, tak jak mówisz, no myślę, że też z drugiej strony patrząc na moją karierę, czy walki przegrane, czy nie, no te bonusy, to wszystko raczej były emocjonujące. Nie należy raczej do zawodników, który, wiesz, daje nudne walki. No tak się wytoczyło, wiesz, czasem jest tak, czasem jest inaczej. No. Dostosowałem się. Tutaj akurat raz dostałeś, chyba dość trafił, bo no, nawet troszkę nie wiem, zaszło. Nawet nie wiem, czy drugą głową. Tutaj, ale no, to z drugiej strony ma. A z drugiej, tak, no tu bardziej mnie to rozcięcie, aha, wiesz. To nie wiem. No ta, bardziej nie wiem, czy głową, a tutaj musiałem, wiesz, tam jakiś, jestem delikatny, wiesz, jakieś może było lekkie puknięcie, już naszło, nie? Twoim patrz, jakie sushi na ciebie czeka. No widzę już jedną chłopaki. Jagody. Kurde, dobra, wezmę takiego z tym. Dobra, nie będę przy kamerze. Ten rezerwuję. No, zjedz sobie przecież. No. Ja też zaraz spróbuję. Słyszałem, że w Korei teraz jest taka moda, że streamują, jak jedzą. Tak? Tak. I to oni, tam wszystko, streamują, więc... Może nie poruszajmy tego tematu. Chciałem jeszcze zapytać o twój narożnik. Tam widziałem Grzegorz Jakubowski, te rady cały czas. Tak, i słuchałem tego też, to jest ważne. Wracam na stare śmieci z Grzegorzem, wiesz. No właśnie chciałem zapytać, bo mówisz, wracasz na stare śmieci. Jak to wygląda? Wcześniej byli inni trenerzy, inny narożnik i uważasz, że wtedy było lepiej, czy jest porównywalnie, czy teraz jest lepiej? Jak to wygląda? Bo jednak widać, przepraszam, że ci jeszcze przerwę, że no Grzegorz te podpowiedzi ma bardzo dobre i to jest taki trener, który dużo podpowiada swoim zawodnikom, praktycznie cały czas mówi. Grzechu, no ciężko szukać tak doświadczonego trenera, tym bardziej, że znam go od 15 roku życia, mnie wychował trochę, jak wiesz, ojciec albo wujek, więc też mnie zna i to jest też jakby nieocenione, wiesz, już analizuję, to jest jakby duża przewaga, że nawet, ale przez te dwa lata, co mnie nie było, się nauczyłem paru nowych rzeczy i on może to wykorzystać i wspólnie ten wywiad już chyba trwa ponad 10 minut, czy nie? Nie, dopiero 5. O kurde. Jeszcze takie pytanie, jak przed galą jeszcze Grzegorz wszedł do oktagonu, tam Paweł Kowalik mówi, o Grzesiu, co tęsknisz za tym oktagonem? On mówi, nie, mam u siebie w klubie. Chciałem zapytać, czy to tak jest, że normalnie Grzesiu wchodzi z wami na rundy, jakoś sparuje, jak to wygląda? Grzechu jest po operacji, także i tak powiem ci, na to po operacji cały czas jest... Jestem pod wrażeniem, że wiesz, mimo iż zrobił tą operację, się rusza, już wiesz, kuśtyka, ale
tarczę i wchodzi z nami, to co najśmieszniejsze, wiesz, no on z jedną nogą chodzi i daje nam, wiadomo, tak na, dostosujemy te rundy pod niego, że nie można kopać, tam wiesz, że w miejscu się ten, ale no nie, no jest wojownikiem, Grzechu jest wojownikiem. Jeszcze ostatnie pytanie, rozmawialiśmy przed galą, mówiłeś, że teraz chcesz podkręcić tempo, czy możesz już coś więcej zdradzić, jak to będzie teraz? Nie, bo sam nie wiem. Sam nie wiem, czekam na propozycję, czeluję lipiec, czerwiec, chciałbym się zabić. Mówiłeś o tej zagranicy, czy mógłbyś zdradzić, jakie to są organizacje, jak to wygląda? Nie mam właśnie, sam nie wiem. Sam nie wiem, coś tam jest, ale to może być, może nie, będziemy szukać czegoś innego, wiesz, jak to jest tak samo. Tych zagranicznych zawodników też wiadomo, na pierwszym miejscu są ci miejscowi tam, a czy mnie będą chcieli, zobaczymy. A jeszcze taka ostatnia rzecz, wcześniejszą walkę walczyłeś w klatkoringu, teraz był ten oktagon i powiedz mi, czy to robisz. Nie, no klatkoring to pomyłka, nie wiem co to jest, lepsze jest na pewno klatko-klatka. No ale te łokcie chyba tam, jak z góry byłeś, to kurczę, aż się no tak, no korciło mnie, no tak, że, a zapomniałem. No nie chciałem przerwać walki, przegrać w ten sposób przez jakieś rozcięcie z łokcia, wiesz. Dobra, kończymy. Dobrze, na koniec jeszcze pozdrowienia, podziękuję. Dobra, sponsorów, Pitbull, Vipro, Autobroker, Dietetika, Toko Sushi, Fitburger, CrossFit Trójmiasto i najważniejsze Mighty Bulls z Gdynia dla wszystkich chłopaków, dla rodziny, dla przyjaciół. Tyle. My zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.